Ja już naprawdę absolutnie na koniec. Najpierw chciałbym wszystkim podziękować za dzień dzisiejszy. Te nasze dni ekumeniczne ciągle się rozwijają. I w tym roku mamy taki zupełnie nowy akcent, sympozjum naukowe. I to jeszcze właśnie pomyślane w takim kluczu wprowadzenia nas w liturgię, do której zmierzamy przez tegoroczne dni naszej modlitwy o jedność. Ważne jest, żebyśmy z tego, co nam przybywa w tej drodze ekumenicznej, nie tracili nic i pewnie już się umawiamy na za rok na sympozjum, żeby temu naszemu byciu razem wielowymiarowemu towarzyszyła też poważna refleksja teologiczna, taka jak się dzisiaj tu wydarzyła, za co Panu Bogu dziękujemy. I dziękuję wszystkim, którzy tu dziś byli, dzielili się z nami swoją wiedzą, wszystkim prelegentom wielkie dzięki. Dziękuję księdzu Wiesławowi, księdzu Andrzejowi Perzyńskiemu, który też napracował się przy stworzeniu tego dzisiejszego sympozjum. Chciałbym się podzielić jedną myślą. Dzisiaj w Kościele katolickim w liturgii pierwsze czytanie jest o namaszczeniu Dawida w Betlejem. Z premedytacją mówię, nie na króla. Człowiek czyta te same teksty latami i potem naraz odkrywa ich zupełnie nowe znaczenie. Na króla to Dawid został namaszczony przez starszyznę w Hebronie. Jak po wielu, wielu latach, po śmierci Saula, przyszła do niego starszyzna do Hebronu i go namaścili na króla. I właściwie zastanawiałem się, co w takim razie znaczy to namaszczenie przez Samuela w Betlejem. No, znaczy udzielenie Ducha Świętego. Bo tak się to dzisiejsze czytanie kończy, że Duch Pański opanował Dawida. I ten duch jest niewątpliwie ważniejszy niż korona. Dość kiepsko by było nosić koronę, nie mając ducha. Ale też mówię o tym dlatego, że właśnie najpierw jest duch, który potem prowadzi. Nie zawsze od razu widać tę metę. Nie zawsze widać cel. Znaczy cel może gdzieś mamy przed oczyma, ale on się nieraz bardzo, bardzo oddala. Ta historia Dawida po tym, jak został namaszczony przez Samuela, była historią szaloną. Owszem, były w niej, nie wiem, momenty triumfalne, jak pokonanie Goliata, ale potem wygnanie, potem nienawiść, potem... No wszystko temu człowiekowi się w życiu wydarzyło i pewnie było po drodze wiele wydarzeń, kiedy kompletnie nie pamiętał o tym, że Pan go wezwał do królowania, bo nic z tego królowania nie pokazywało. I może co nieco z tego jest w ekumenizmie, co? To znaczy w historii nawet całkiem nieodległej ten ekumenizm najpierw się wydawał wszystkim taki zachęcający, taki prosty, taki wręcz oczywisty i ludzie wchodzili w niego z entuzjazmem, z marzeniami i z oczekiwaniami, że to właściwie w sumie kilka godzin potrwa i wszystko będzie pięknie, a potem się różne rzeczy pokazywały, pokazują, tak jak w tej historii Dawida, nie? Raz jest bliżej, raz jest dalej, raz się dzieją takie rzeczy, że nic w ogóle nie pamiętamy już z tego, że gdzieś idziemy ku jedności w naszym Panu. A potem znowu są momenty, kiedy wszystkim się nam wydaje, aha, to już naprawdę chyba niedaleko. Ale to, co najważniejsze jest na tej drodze, to być kimś, kto jest opanowany przez Ducha. I to Duch ostatecznie wyznacza tę drogę i Duch prowadzi i doprowadzi. Więc tego bardzo życzę nam wszystkim, byśmy się otwierali na to pierwsze namaszczenie, które Dawid przyjął w Betlejem. Na to pierwsze namaszczenie, wiedząc, że gdzieś przed nami jest to wydarzenie końcowe.
innej odpowiedzialności. Inna jest odpowiedzialność Dawida przed, a inna po koronacji. Tak? Ale liczy się też ta droga dochodzenia do celu. Także tego celu, który Pan wyznacza. Ale liczy się ta droga dochodzenia, byle się działa w Duchu Świętym. To myślą się dzielę. Do tego zachęcam, byśmy byli wszyscy na Ducha Świętego otwarci wtedy, kiedy nas prowadzi. I ostatnia rzecz, do której zachęcam wszystkich, to żebyśmy teraz powstali i połączyli się w modlitwie, której nauczył nas Jezus, ale żeby ta modlitwa była modlitwą we wszystkich intencjach księdza Adama, bo gdybyśmy mu tylko śpiewali Plurim Hosannos, a nie pomodlili się za niego, to nie wiem, czy moglibyśmy mówić, że naprawdę Duch nas opanował. W Duchu mówimy Ojcze Nasz, więc prosimy, by Duch Święty był na wszystkich drogach księdza Adama. Ojcze Nasz, jeśli jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, potęga, chwała na wieki wieków. Amen. Wszystkim dziękuję, Bóg zapłać i zapraszamy się na wszystkie kolejne wydarzenia aż do 29 stycznia, kiedy się te dni modlitwo jedność w naszym kościele na chwilkę skończą. Pan z wami. Imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, dobranoc.